Inna Polska to podcast, w którym osoby ze społeczności LGBT+ opowiadają o swoich doświadczeniach osobistych, umieszczając je w kontekście historycznym, społecznym i politycznym. Podcast tworzą Dominika Błażyca i Agnieszka Tamara Filipiak we współpracy ze Stowarzyszeniem Społeczności LGBT+, UAM i pod matronatem kampanii przeciw homofobii. Oto inny odcień Polski, który jest mało widoczny w popularnych mediach. Przy mikrofonie Agnieszka Tamara Filipiak, a to jest podcast Inna Polska. Z gościnią dzisiejszego odcinka, Moniką, znamy się z Marszy Równości w różnych zakątkach Polski. Przy okazji myślę, że fajnie wspomnieć osobom słuchającym, że Monika jest rekordzistką, bo w samym 2019 roku była w sumie na 24 udokumentowanych Marszach Równości w Polsce. Myślę, że to jest taki mały, nieoficjalny rekord Guinnessa. Jej charakterystyczny znak, fiołkowe włosy, filigranowa postać pozwalają bardzo szybko wydobyć ją z tłumu, chociaż sama pisze o sobie, że jest buntowniczką, aktywistką, motocyklistką, no i kobietą z pazurem. Z tym się też w pełni zgadzam, jak już udało mi się poznać Monikę bliżej. Monika współorganizuje Marsze Równości, między innymi pierwszy Marsz Równości w Szczecinie. Była też jedną z najbardziej rozpoznawalnych twarzy strajków kobiet, nagrodzona przez berlińską Paradę Równości, prezeska Lambdy Polska, to trochę takiej fiszki oficjalnej. Tworzy też teksty, które możecie przeczytać na portalu OKO.press. Tęczowa mama, osoba, która uwielbia swoją rodzinę z wyboru, aktywistka na pełen etat. Gościnią siódmego odcinka podcastu Inna Polska jest Monika Pacywka-Tichy. Cześć! Cześć! Cieszymy się, że mamy zaszczyt gościć Ciebie w studio. Dziękujemy, że znalazłaś czas, bo jak już chyba osoby słuchające wiedzą, jesteś bardzo zajętą osobą, sądząc choćby po tym małym wstępie. Moniko, jak to się wszystko zaczęło? Jak się zaczęła Pacywka? Jak zaczął się ten świadomy, tęczowy rozdział Twojej biografii? Bo nie zawsze było to tak oczywiste. Kiedyś byłaś osobą żyjącą w heteronormatywnym związku, również praktykującą katoliczką. Dziś określasz się trochę inaczej, jako osoba demiseksualna, ale myślę, że powiesz sama o tym trochę więcej. Jak to się wszystko zaczęło? Rzeczywiście, ja byłam wychowana w bardzo katolickiej rodzinie i ta religia mocno weszła mi w krwiobieg. Zresztą były to inne czasy niż teraz, lata 80., kiedy właściwie były dostępne tylko dwa światopoglądy. Kościelno-solidarnościowy i drugi PZPR-owsko-partyjny. Też był znacznie mniejszy dostęp do informacji, mówić znacznie mniejszy, zwłaszcza dla młodego pokolenia teraz, no to jest nic nie powiedzieć. Teraz, kiedy mamy internet i telewizję z dziesiątkami różnych kanałów z całego świata, trudno sobie wyobrazić, że kiedyś były tylko dwa kanały czarno-białej rządowej telewizji i jedyne rzeczy, na które nie zgadzał się rząd, które można było przeczytać, to jeżeli człowiek podniósł gdzieś rozrzuconą przez opozycjonistów ulotkę. No i w tamtym bardzo dziwnym czasie przypadło moje dzieciństwo i młodość. Później nie podejrzewałam, że mogę być osobą inną niż większość. Dowiedziałam się o tym, że są osoby, które kochają osoby swojej płci, mając lat dopiero 12, a pierwszą taką poznałam, mając 24. Oczywiście poznałam w sensie, że była jawna wobec mnie, wyautowała się. I wtedy już tak, byłam mężatką, ślub wziąłam w kościele. Natomiast rzeczywistość, którą obserwuję bacznie i patrzę na nią krytycznie, poprzez kolejne lata mi pokazywała, że te wszystkie rzeczy, które słyszałam w kościele na temat tego, jak człowiek funkcjonuje, jak powinien żyć, okazywały się po prostu niezgodne z prawdą, niezgodne z realiami życia. Potem, jak się zaczął PiS, to był ten moment taki przełomowy, kiedy od razu się zaangażowałam w ruch oporu. W Szczecinie w tamtym czasie, czyli rok mamy 2016, nie działała żadna organizacja tęczowa, a odbywały się protesty przeciwko rządowi, w których uczestniczyłam. I kiedy byłam w innych miastach na tych protestach, to widziałam, że tam przychodzą ludzie z tęczowymi flagami, a w Szczecinie nie przychodził nikt. I leżało mi na sercu, żeby ten odcinek walki o prawa człowieka, które są podstawą demokracji, był w Szczecinie również reprezentowany, więc wyciągnęłam z szafy flagę tęczową z napisem pacze, czyli po włosku pokój, którą kupiłam kiedyś będąc w Asyżu. Tam jest to flaga pokoju i przychodziłam z tą flagą na protesty. No i
po jakichś 2 latach właściwie stwierdziłam, że coraz gęściejsza jest atmosfera wokół osób tęczowych ze strony rządu. Oczywiście to był pikuś w porównaniu z tym, co się potem od Janie Pawliło w 2019 roku podczas kampanii. No ale tak pomyślałam, że w Szczecinie nie ma nawet takiego miejsca, gdzie tęczowa młodzież mogłaby się spotykać, gdzie mogłaby się wypłakać, gdzie mogłaby się poprzytulać, poczuć bezpiecznie, poczuć akceptowana i tak dalej. I pomyślałam, że zrobię jakiś taki safe space, grupę wsparcia, jakąś, nie wiem, świetlicę, coś takiego, przede wszystkim dla młodzieży. Zagadałam do osób, które znałam z protestów i które mi się wydawało, że też są z branży, czy właściwie wydawało mi się, że są z branży, bo sama wtedy jeszcze nie miałam o sobie pomysłu, że mogę również być tęczową osobą, a już byłam po 40. I się okazało, że chęć do działania ma więcej ludzi niż ja, także, że chcą zorganizować Marsz Równości w Szczecinie, co mi się wydawało nierealistyczne, bo wiedziałam, że właściwie jest duży odpływ ze Szczecina osób LGBT+, do Berlina, który jest rzut kapciem od nas, więc myślałam, że może za mały jest potencjał w Szczecinie. Okazało się to później błędem, bo właśnie wtedy zaczęliśmy działać i zrobiliśmy jedno i drugie, nie? Czyli ten safe space dla młodych i Marsz Równości, który okazał się ogromnym sukcesem. To był wrzesień 2018 roku, czyli tego roku, kiedy nagle wybuchła tęczowa rewolucja, to tak nazywam, czyli z 6 marszy dotychczasowych liczba wzrosła do 17 w ciągu jednego roku. I na ten szczeciński marsz przyszło prawie 3000 osób. To jest niepobity do dzisiaj rekord pierwszego marszu w danym mieście. Szczecin jest zresztą fajnym i otwartym miastem. Przede wszystkim dlatego, że jest to miasto, gdzie jest cała ludność napływowa i te, powiedzmy, tradycyjne struktury się nie przeniosły, tak jak, nie wiem, z Lwowa do Wrocławia załóżmy, czy z Litwy, z Wilna do Torunia, więc jest też to obszar Polski, gdzie jest najmniej praktyk religijnych, w którym PiS nigdy nie wygrał wyborów, zawsze najwięcej głosów miały inne partie i okazało się właśnie, że no Szczecin czekał po prostu na ten pierwszy marsz, wrzesień 2018 roku. Też się okazało, że w ogóle potrzeby są ogromne, jeśli chodzi o działania na rzecz osób LGBT+, bo potrzebują one wsparcia psychologicznego, bardzo drogiego już wtedy i często też pomocy w kryzysie bezdomności, czy w sytuacjach pokrzywdzenia przemocą psychiczną czy fizyczną. I te rzeczy, które z ówczesnym swoim stowarzyszeniem robiłam, to było ich coraz więcej, to wszystko wynikało z potrzeb. No i zrobiłam kolejny marsz w 19 roku, potem była pandemia, potem jeszcze 2 następne. No ale w międzyczasie, bo wtedy było tak, że już nie byłam w związku z mężczyzną, miałam syna nastoletniego, więc jakby byłam brana za osobę cis-hetero, natomiast no ja się tak nie definiowałam, ale też się nie definiowałam w żaden inny sposób. Się później okazało, po tym jak nabrałam więcej wiedzy, i to jest kwestia właśnie tych ostatnich kilku lat w tęczowym aktywizmie, że jestem osobą demiseksualną, czyli taką, u której się uruchamia erotyzm tylko w bardzo określonych warunkach. U mnie to jest tak, że nie dość, że najpierw muszę się z kimś zaprzyjaźnić, żeby się zakochać, ale potem to zakochanie wcale nie musi prowadzić do tego, żeby chcieć być z tą osobą w związku, a dopiero jak już jestem w związku, to może się jeszcze uruchomić wymiar erotyczny, ale nie musi wcale. Dopiero 3 lata temu z Haczykiem Małym poznałam Norę i się okazało, że jestem w związku z kobietą nagle, czyli że nie jestem hetero. No i jeszcze w międzyczasie się dowiedziałam, że istnieje coś takiego jak niebinarność. I wtedy mi się wszystkie puzzle poukładały, że to właśnie jest to, co mnie opisuje najlepiej, że to, co moja matka narzekała przez całą młodość, że jestem chłopaczarą, fleją, że się nie interesuje tymi wszystkimi kobiecymi rzeczami, które ona by chciała robić ze mną, typu picie herbatki w filiżankach z różyczkami i tak dalej, to miało głębszą przyczynę, też głębszą niż to, co tam mój terapeuta twierdził, że to zły wzorzec kobiecy, podporządkowana strasznie i tak dalej, no to ty dlatego to odrzucasz. No nie, po prostu się okazało, że nie jestem kobietą. Nie jestem też mężczyzną, jestem gdzieś pomiędzy. I dopiero właśnie po 40 odnalazłam swoją prawdziwą tożsamość. Lepiej późno niż wcale. Jestem bardzo szczęśliwa, że znalazłam w końcu swoje miejsce. Z tym tęczowym aktywizmem on przesunął się w stronę głównie pomagania osobom transpłciowym, bo obserwując potrzeby i jakie osoby i z jakimi tematami się zgłaszają po pomoc, to w ciągu tych kilku lat zaledwie kilku, bo to jest przecież
6 lat dopiero, zauważyłam, że coraz więcej jest osób transpłciowych, coraz młodszych i że to, jakiej pomocy one potrzebują, to jest znacznie szerszy temat niż ta pomoc, która jest potrzebna osobom LGB, więc zaczęłam się specjalizować w tej kwestii i teraz właśnie z Fundacją Lambda Polska, którą założyłam 1,5 roku temu, zajmujemy się pomaganiem przede wszystkim w tranzycjach. Jest to unikatowy na skalę Polski jedyny program pomagania osobom trans, także finansowo, czyli na przykład opłacanie im tych cholernie drogich wizyt diagnostycznych, które są potrzebne do skompletowania dokumentów, do zmiany danych i do rozpoczęcia leczenia hormonalnego najczęściej, bo większość lekarzy tego wymaga. Tak więc robimy to w sposób ciągły, bez przerw, bez ograniczania grup docelowej i pomagamy 200 osobom rocznie przejść przez proces tranzycyjny. Poza takim wsparciem diagnostycznym, o którym mówisz, Lambda Polska, ale też ty prywatnie, prowadzicie zdecydowanie szerszą, bardziej kompleksową pomoc, wsparcie. Opowiedz o nim trochę więcej. Może przybliż naszym osobom słuchającym przykłady takiego wsparcia, ale też może skalę, potrzebę, jaka za tym stoi. Dla osób transpłciowych prowadzimy grupy wsparcia, oddzielnie dla nastolatków, oddzielnie dla dorosłych. Prowadzimy safe space naziemnie w Szczecinie, czyli miejsce, gdzie można się spotkać, po prostu przyjść, posiedzieć, pogadać albo nic nie mówić. Prowadzimy spotkania dla rodziców i to są te działania, tam, gdzie właśnie osoby mogą się spotkać bezpośrednio, ale też konsultujemy na przykład osoby, które chcą w ogóle zacząć proces tranzycyjny i wyjaśniamy im, na czym to polega, też biorąc pod uwagę ich potrzeby, bo nie każda osoba ma takie same potrzeby odnośnie tego procesu i pomagamy im narysować ich własną ścieżkę przez tą piekielną dżunglę, która w Polsce jest. Często też piszemy z nimi pozew do sądu, rozmawiamy z rodzicami, bo rodzice i młodsza osoba tym bardziej są oporni najczęściej. Oczywiście z tymi, którzy zechcą, bo są też tacy, z którymi w ogóle się nie da porozmawiać. Pomagamy im również w takich sytuacjach, że cóż, w Polsce są bardzo różne sądy, ten w Szczecinie jest bardzo przyjazny, więc na przykład, żeby mogły przejść te sprawy w Szczecinie, trzeba porobić pewne myki administracyjne i też dzięki możliwościom, które mamy, dzięki temu, że mieszkam w Szczecinie, to też takie rzeczy załatwiamy. Tak jak mówię, są to osoby z całej Polski. Najbardziej tego potrzebują, tej pomocy, to osoby ze ściany wschodniej. Zdarzają się też sytuacje zagrożenia bezdomnością albo bezdomności i tutaj nie prowadzimy swojego miejsca, gdzie one się mogą schronić, ale współpracujemy ze wszystkimi organizacjami, które takie miejsca prowadzą i pomagamy tym osobom się odnaleźć, znaleźć dach nad głową i spróbować się usamodzielnić. Dla osób, które są w takiej sytuacji i nas słuchają, powiedz proszę tak najprościej, jak was znaleźć? Trzeba wpisać do Google'a, albo do Facebooka, albo do Instagrama Lambda Polska. Są inne Lambdy też i to, że my mamy bazę w Szczecinie tutaj o niczym nie świadczy. Nie jest to Lambda Szczecin, tylko Lambda Polska. I pod tą nazwą, czy w mediach społecznościowych, czy w Google'u, odnajdziecie nasze maile, Facebooki, nasze numery telefonów. Jesteśmy dla was. Na swojej stronie Patronite piszesz, że pracujesz nad Umrzyj, być nastolatkiem LGBT+, w Polsce, nad książką, która, jak rozumiem, będzie zbierała historię, jak piszesz, nieheteronormatywnych młodych osób, przemoc emocjonalna, ekonomiczna i fizyczna, której doświadczają zarówno od obcych, jak i najbliższych, od jednostek, zbiorowości, instytucji państwa. Dla wielu jest to walka o życie, nie zawsze wygrana. To znajdujemy w opisie tego projektu. Ja też od 10 lat pracuję z młodymi ludźmi, jestem nauczycielką. Jest mi to temat bardzo bliski. Uważam tak naprawdę prywatnie zupełnie, że osoby w wieku 13-19 w Polsce to jest najbardziej zaniedbana grupa społeczna. Dzieci mają już sporo opieki, jest już sporo fundacji od właściwie 30 lat działających bardzo prężnie. Osoby dorosłe już bardziej specjalistycznie. Natomiast ta grupa 13-19 myślę, że jest najbardziej zaniedbana. Pracujesz dużo z tymi młodymi osobami. Dla wielu z nich jesteś mentorką. Jesteś autorytetką. Jakiego wsparcia potrzebują i z czym do ciebie przychodzą osoby nastoletnie? Co do projektu, to chyba finalnie zrobię go bardziej w formie filmu dokumentalnego, a nie książki. Chociażby dlatego, że współcześni odbiorcy bardziej oglądają niż czytają.
ale chwilowo jest on zawieszony, bo tych działań związanych bezpośrednio z działalnością pomocową jest tak dużo, że nie mam na to przestrzeni mentalnej, aczkolwiek zbieram w swoim notesie imiona, namiary tych osób, które taką czy inną drogą trafiły do nas i przeszły przez, no, momentami naprawdę piekło. Przede wszystkim ze strony swoich rodzin, ze strony swoich rodziców, bo to jest najbardziej nieakceptująca grupa. Były na to badania i ogólnopolskie, i też badania, które ja robiłam w województwie zachodniopomorskim z naukowczyniami z uniwersytetu na temat tego, na kogo możesz liczyć, kto ciebie akceptuje. I zarówno młode, jak i dorosłe osoby LGBT+, szczególnie transpłciowe, najczęściej jako tych, którzy je odrzucają, wskazywały rodziców. Później dalszą rodzinę przede wszystkim mogą liczyć na przyjaciół, na osoby niespokrewnione, nawet na nauczycieli częściej niż na rodziców. I tak jak pracuję z rodzicami osób LGBT+, szczególnie transpłciowych, to przerażające jest to, jak bardzo to często są wybetonowane głowy, nawet osoby, które się uważają za progresywne i akceptujące, w momencie, kiedy to dotyczy ich własnego dziecka, to się nagle to jakby wyłącza, nie? I to też w bardzo różny sposób się objawia. Nie wiem, wymyślaniem powodów, dla których tej tranzycji nie należy jeszcze zaczynać, albo no, tym takim widocznym, czy nawet wypowiedzianym wprost tą nadzieją, że a może jej czy jemu to się odwidzi, może mu to przejdzie, może wyrośnie, może. I takie łapanie się tej nadziei, tak jakby to miało w ogóle jakiekolwiek znaczenie, jakiej płci to dziecko jest. Mówię to też jako matka. Mam 16-letnie dziecko, któremu nigdy nie powiedziałam, że jesteś chłopcem, jesteś mężczyzną, tylko czekam, aż się samo zdefiniuje. Ale on jest w spektrum autyzmu, więc jego w ogóle takie tematy typu chłopcy i dziewczynki, to dla niego to są w ogóle jakieś sztuczne konstrukty niepotrzebne do niczego, ale jakieś 2 lata temu stwierdził, że jest mężczyzną, więc okej, okay, ja przyjęłam jego deklarację. I to jest akurat zgodne z jego tą płcią metrykalną i chromosomalną. A wracając właśnie do meritum, nie? Czyli nastolatki, ludzie, którzy już bardzo dużo wiedzą o sobie i o świecie, ale są przez prawo i przez praktykę społeczną traktowani jako coś pomiędzy stołkiem a kozą. Jako coś pomiędzy głupim zwierzęciem, które trzeba chronić przed nim samym, ale zarazem jako pewien przedmiot, do którego dorośli mają prawo własności. Prawo nabyte według nich samych przez to, że zostały te dzieci przez nich spłodzone, że było w nich zainwestowane, nie wiem, ileś tam lat jakiejś opieki, nakładów finansowych. To jest takie bardzo prymitywne i bardzo uwłaczające godności ludzkiej przekonanie, że to dziecko jest w jakiś sposób ich własnością. Zresztą termin w prawie funkcjonujący władza rodzicielska zamiast odpowiedzialności rodzicielskiej, to jest po prostu totalne wynaturzenie, bo to też umocowuje to podejście. I de facto osoba, która ma 17 lat, 11 miesięcy i 30 czy tam 29 dni, jest traktowana przez przepisy jako po prostu bezwolna istota, która jest zbyt głupia, żeby móc samodzielnie zadecydować o tym, o której wróci do domu. Natomiast dzień później może się ożenić, założyć firmę, kandydować do Rady Miasta. Jest to absurdalny konstrukt. Obawiam się, że jeszcze trochę czasu upłynie, zanim zaczniemy podmiotowo traktować dzieci, bo jest to też grupa, która nie ma swojej reprezentacji politycznej. A te osoby, które już mogą działać politycznie i się udzielają, to najczęściej się udzielają w zupełnie innej nurcie i w zupełnie innych tematach. Przeraża mnie fakt, że na przykład rodzic, który nie zgadza się na przeszczep szpiku swojego dziecka chorego na miałaczkę, to miałby odebrane prawa rodzicielskie i ta operacja by była przeprowadzona decyzją jakiegoś tam sądu rodzinnego. Natomiast w kwestii tranzycji, gdzie trzeba działać jak najszybciej po to, żeby ten nastolatek, nastolatka nie przechodziła piekła dojrzewania na nieodpowiednim hormonie, bo to jest piekło zarówno fizyczne, jak i dla psychiki, to tutaj wszystko zależy od widzimisię rodzica, od jego światopoglądu. Takie dziecko nie ma swojej reprezentacji prawnej. W Niemczech to jest tak, że jeżeli rodzic transpłciowemu dziecku utrudnia dostęp do tranzycji, to jest to traktowane jako znęcanie się nad dzieckiem i wkracza tutaj Urząd do Spraw Młodzieży. W Polsce bez zgody mamusi, tatusia nic się nie zrobi. Miałam takie różne sytuacje, w których trzeba było też czasami zadziałać
Jak jest jeden współpracujący rodzic, to jest jeszcze pół biedy, ale też tak porobić, żeby się ten drugi nie dowiedział, że ten pierwszy z narażeniem się na konsekwencje po prostu walczy o życie tego dziecka z tym drugim rodzicem. Tym bardziej, że dzieciaki często wiedzą, już mając 11-12 lat i co, i mają 8 lat czekać? Mają im rosnąć piersi, mają im rosnąć biodra, mają im kości się rozwijać, mutacje mają przechodzić, bo mamusia czy tatuś mają w głowie jakieś blokady. A niestety tylko 15% rodziców jest akceptujących. Jest to przerażająco niski odsetek. I tam, gdzie tej akceptacji nie ma, to ta młoda osoba, o ile dożyje w ogóle 18 roku życia, bo często niestety jest to zbyt trudne, żeby bez leczenia hormonalnego przede wszystkim, bo ten nieprawidłowy hormon rozwala pracę mózgu i powoduje takie objawy jak depresja i chęć samookaleczania i zaprzestania istnienia, to ta osoba po tych 5-6 latach tej męczarni jest już najczęściej tak wyniszczona, że nie jest w stanie w ogóle podjąć tych działań, które są potrzebne samodzielnie, bo jest w zbyt słabym stanie zdrowia psychicznego, żeby się w ogóle wyprowadzić, żeby zawalczyć o jakieś samodzielne utrzymanie, żeby zawalczyć o jakieś finanse. Oczywiście te, które trafią do fundacji, no to mają wszystko sfinansowane, jeśli chodzi o te wizyty i te leki, ale to jest przecież kropla w morzu potrzeb. Tutaj potrzebne jest działanie systemowe. I oczywiście ja mówię tylko o tych transpłciowych nastolatkach, które są najbliższe mojemu sercu, ale generalnie temat dotyczy wszystkich nastolatków i też młodych dorosłych, którzy często są traktowani totalnie bez poszanowania ich godności przez swoich rodziców. Gadki typu mój dom, moje zasady, to jest forma przemocy. Jak będziesz się sam utrzymywać, a póki jeść z mojego garnka, to musisz robić to, co ja chcę. To, że młodzi ludzie w ogóle nie wiedzą, że mają prawo na przykład do alimentacji ze strony rodziców, dopóki się uczą, bez wypełniania ich poleceń i bez spełniania ich oczekiwań. Wydaje mi się, że jest potrzebna naprawdę jakby ogromna kampania społeczna i praca ze świadomością społeczną. Tak jak kiedyś jako ruch ekologiczny walczyliśmy o to, że zwierzę nie jest rzeczą, że dziecko nie jest rzeczą, dziecko nie jest projektem. Dziecko nie jest twoim niewolnikiem. Ono ma prawa, podmiotowość, o których nie ty, rodzicu, powinieneś decydować, tylko ono samo, mimo że ma lat, nie wiem, 15 czy 16, bo to ono będzie dekadami ponosić konsekwencje niepodjęcia przez ciebie decyzji na czas. Ono będzie żyło to życie, nie ty. I jakieś tam pieprzenie, a bo ja jestem odpowiedzialny, a bo mi będzie wypominać. A czemu się nie boisz, że ci będzie wypominać, że nie zadziałałeś, że nie pozwoliłeś? Jak tak mówisz, to znaczy, że chronisz jakieś swoje status quo i jakieś swoje pomysły na to dziecko, a nie to dziecko tak naprawdę. Jest taki piękny hiszpański, właściwie baskijski film teraz w kinie, 20 tysięcy rodzajów pszczół czy gatunków pszczół, bo to tłumaczenie z hiszpańskiego bywa różne. Jest to właśnie historia dziewczynki, która urodziła się w ciele męskim i funkcjonuje w takiej małej baskijskiej społeczności. I co ciekawe, bardzo to polecamy, myślę, osobom słuchającym ten film, bo jest bardzo piękny i pokazuje właśnie taką mocną podmiotowość tego dziecka. Spotyka tam pszczelarkę i ta pszczelarka właśnie jest tą osobą, która najbardziej w taki najczystszy sposób akceptuje. I tu może też moja prośba, czy moje pytanie do ciebie, jak udzielać afirmatywnego, dobrego wsparcia młodym osobom, które poszukują siebie, które należą do społeczności LGBT+, szczególnie osób transpłciowych. Najważniejsze jest to, żeby za tym dzieckiem czy nastolatkiem podążać, a nie je nakierowywać na cokolwiek. Czyli dać temu młodemu człowiekowi takie poczucie bezpieczeństwa, takie poczucie akceptacji, żeby on, ona, ono miało absolutną pewność, że którąkolwiek stronę się skieruje, to będzie tak samo kochane i będzie miało takie samo wsparcie i wtedy ono się nie będzie bało iść za sobą, a będzie szczęśliwe tylko wtedy, jeżeli odnajdzie siebie i też pozwalać temu młodemu człowiekowi, tej młodej osobie na kluczenie, krążenie, sprawdzanie jakichś ścieżek, powrót z nich bez jakiegoś tam wypominania, że tam no, weź się zdecyduj, czy no, tu już próbowałeś, no. Bardzo skomplikowane jest to, kim jesteśmy i można nie trafić od razu, jak pokazuje zresztą też moja historia, więc dzieci mają prawo do tego poszukiwania, do tego eksperymentowania, do sprawdzania siebie, do sprawdzania tego, jak funkcjonują. Po prostu akceptacja, miłość, poczucie bezpieczeństwa.
Myślę, że to nas też prowadzi do takiej refleksji, co to znaczy dorosłość, bo ta rola chyba, wydaje mi się, wymaga takiej gruntownej rewizji, bo w takim kapitalistycznym ujęciu, w którym chyba teraz mocno jesteśmy w Polsce, dorosłość to jest właśnie produktywność, zdolność do tego, żeby utrzymywać rodzinę, zdolność do tego, żeby produkować, żeby być przydatnym. W takim ujęciu może bardziej społecznym, no dorosłość to jest pewna suma doświadczeń. A czym ta dorosłość jest dla ciebie? Ja bardziej widzę ten stan, który jest powszechnie nazywany dorosłością, jako okrojenie z pewnej wrażliwości, jako taką umiejętność, bardzo zresztą szkodliwą, nie brania pod uwagę swoich emocji. Jest to taka cecha odcięcia się od swoich emocji, odcięcia się od swojej wrażliwości, utraty ciekawości. Ja już jestem dorosły i już dużo przeżyłam i już wszystko wiem. Mam nadzieję, że ja nigdy nie będę dorosłą osobą do końca moich tam jakichś lat, które mi zostały. Czym innym jest moim zdaniem dojrzałość, czyli umiejętność przewidywania konsekwencji swoich działań i brania za nie odpowiedzialności. Ale to jest cecha, z którą rzadko się spotykam wśród ludzi w ogóle. I ona jest cenna, bo można być dojrzałym i w dalszym ciągu młodzieńczo wrażliwym, otwartym, niezgorzkniałym jeszcze i takim gotowym na przyjmowanie nowych wrażeń, czy nowych idei, nowych wizji świata. Więc wszystkim życzę dojrzałości, ale nie popadania w tą taką oportunistyczną dorosłość. A ten wymiar kapitalistyczny, czy też może w ogóle materialny, bo on funkcjonował na długo przed kapitalizmem, no to rzeczywiście taką granicą w wielu kulturach na przestrzeni dziejów tej dorosłości to był ten moment, kiedy dana osoba jest w stanie wyżywić siebie i osoby, za które jest odpowiedzialna. W naszym bardzo pokomplikowanym społeczeństwie teraz to jest dosyć problematyczne, bo często jest tak, że długo się edukujemy, że ograniczają nas te różne problemy prekariatu. Jakby jest to taka granica, co do której nas się, tych młodych ludzi się trzyma tak jak najdalej, żeby jej nie przekroczyli, aby, bo wtedy jest ich trudniej kontrolować, a zarazem się tego od nich wymaga, no bo jak mam poczucie winy, też jest ich łatwiej kontrolować emocjonalnie. Więc teraz młodzi dorośli mają naprawdę ciężko. Jesteś pomysłodawczynią Dnia Widoczności Osób Transpłciowych, który szczęśliwie odbędzie się po raz drugi w Poznaniu w kwietniu tego roku. Skąd pomysł na to wydarzenie? Dlaczego jest takie potrzebne? Myślę, że już częściowo o tym opowiedziałaś. Ciekawi nas, co czeka nas na Dniu Widoczności Osób Transpłciowych w tym roku. Oczywiście zainspirował mnie prezes Jarosław K. Nie będę jego całego nazwiska wymawiać, bo może dzieci słuchają też tej audycji. Ale mnie strasznie, ale to strasznie zdenerwował, kiedy jakieś półtora roku temu, czy trochę może dawniej, jeździł po Polsce i opowiadał kocopoły, że on do wpół był mężczyzną, a teraz jest kobietą i rechot jego fandomu. Więc tak mnie, jak już trzeci raz usłyszałam o tym w newsach, to sobie myślę, a ja ci kurde pokażę, nie? Człowiek, który ma w ręku młotek, myśli, że cały świat to są gwoździe. Co ja bym zrobiła jako pierwsze? Protest, demo, marsz. No i rozmawiam z kotem, moim najbliższym współpracownikiem z fundacji i mówię, słuchaj kot, zróbmy taki wielki marsz osób trans, ale taki ogólnopolski, żeby tam przyjechali ci wszyscy z różnych miast i pokażemy temu Kaczyńskiemu, że my nie jesteśmy żadnymi, nie wiem, rozkapryszonymi ludźmi, którzy nie wiedzą, kim są, tylko że właśnie doskonale wiemy, kim jesteśmy. Ale też pokażemy tym młodym ludziom, którzy słuchają Kaczyńskiego, bo wiadomo, że do niego też nic nie trafi, bo to jest beton, ale tym młodym ludziom, którzy go słuchają i którzy wątpią, że takich jak oni jest wielu i wiele. I też tym ich rodzicom, którzy myślą, o Boże, koniec świata, moje dziecko, coś tam, że można być dorosłym, spełnionym, szczęśliwym człowiekiem transpłciowym. I kot do mnie mówi wtedy, no, pomysł super, tylko słuchaj, jak my ich tam już ściągniemy, przejadą pół Polski, żeby na tym być, to może zróbmy jakieś, nie wiem, sympozjum, dyskusję, konferencję, nie? Ja mówię, ty kot, masz kurczę rację. I zarezerwowałam jedną salę na 5 godzin, żeby tam 3 panele zrobić. I jak zaczęłam rozsyłać zaproszenia, ale też informować w mediach, że to się wydarzy społecznościowe, to respons był tak potężny, tak entuzjastyczny. Tych ludzi, którzy odpowiedzieli pozytywnie, że przyjadą, że chcą wziąć udział, było tak wielu, a też się zaczęły zgłaszać grupy, organizacje z różnymi swoimi w ogóle pomysłami. Tutaj LGBT plus UAM
Stowarzyszenie Tęczowych Studentów na Uniwersytecie w Poznaniu. Na przykład mówimy, zrobiliśmy badania potrzeb osób tęczowych na uczelni, to byśmy zrobili prezentację tych wyników i jakąś dyskusję może o tym. Z tego co wiem, to pani rektoresa nawet się pojawiła wtedy tak, na tym wydarzeniu. Pojawiła się. Ktoś inny mówi, jest tak mało przestrzeni, gdzie mogłyby osoby trans wystawiać swoją sztukę, to może zróbmy wystawę. Dobra, zróbmy wystawę. Koniec końców na praktycznie ostatnią chwilę, no bo to prace nad tym całym wydarzeniem trwały zaledwie tam jakieś 2,5 miesiąca. Domówiliśmy jeszcze, ile się dało pomieszczeń w zamku, więc koniec końców mieliśmy nie 5 godzin w jednym pomieszczeniu, ale 8 godzin w 5 pomieszczeniach. Tak dużo było pomysłów na rzeczy, które można by było przy okazji tego dnia zrobić. I to pokazało, że jest ogromna potrzeba. Też to, co mówili uczestnicy, uczestniczki, osoby uczestniczące, bo zaczepiali nas jeszcze w trakcie tego dnia, jeszcze zanim się skończył, nie? My tacy niedospani, oczy na zapałki, do 4 rano, tam żeśmy coś szykowali w przeddzień. A oni mówią, no to co, kiedy w przyszłym roku będzie? No dobra, no będzie, jak mówicie, że ma być, to będzie. Jest duża potrzeba, bo jest też sporo społeczeństwa, które chce się dowiedzieć, ale też jest ta inicjatywa bardzo potrzebna samym osobom transpłciowym. Na przykład Ines Dapszus, artystka ze Szczecina, mówiła, że ona nigdy nie widziała tylu osób transpłciowych naraz. I że jej to naprawdę coś wielkiego zrobiło w głowie i w sercu, że mogła się tak poczuć, że ta przestrzeń była dla niej, nie tylko jako na przykład część tego spektrum, tej tęczy LGBT-u całego na Marszu Równości, tylko że rzeczywiście to było skupione na osobach trans, osobach niebinarnych i też jest to ważne w tej rzeczywistości politycznej, którą teraz mamy, bo bardzo jest pilne, zresztą od kilkunastu, kilkudziesięciu lat potrzebujemy ustawy o uzgodnieniu płci, więc też tutaj zapraszamy decydentów, będzie ministra do spraw równości Katarzyna Kotula, będzie reprezentowane Ministerstwo Sprawiedliwości, obydwie te instancje objęły patronatem honorowym Dzień Widoczności. Tak więc będziemy współpracować z rządem, żeby to się wydarzyło, żeby ta ustawa się stała. Będą konsultacje społeczne dotyczące potrzeb odnośnie tej ustawy jako jeden z punktów programu tegorocznego Dnia Widoczności. Ale będą też pokazy filmów, między innymi Kobieta z... Będą twórcy tego filmu, będzie można z nimi porozmawiać. Będzie film Jesteśmy Idealni, przegenialny absolutnie dokument Marka Kozakiewicza i Anu Czerwińskiego. Ale na przykład też film Jestem Ren, Patricji Ryczko, która jest transpłciową osobą. Fabularny, fantastyczny. I kilka innych filmów. Będą spotkania z transowymi autorkami, osobami autorskimi, które piszą też powieści. Tutaj z Uniwersytetu Adama Mickiewicza jest biolożka molekularna Julia Durzyńska, która właśnie wydaje powieść dziejącą się w Paryżu. I jest to osoba transpłciowa. W każdej pierwszej powieści człowiek ujmuje swoją tożsamość i swoją historię, więc oczywiście w tej książce ta transpłciowość również jest obecna. Będzie para niebinarnych osób piszących poezję, które będą prezentowały swoje wiersze. Oczywiście paneli będzie 10, będzie drugie tyle prelekcji i wykładów, będą warsztaty, będą darmowe porady prawne, będzie znowu wystawa sztuki wizualnej i będą stoiska organizacji pozarządowych, będzie miejsce ubraniowe, gdzie będzie można przymierzać bindery, gdzie będzie można przymierzyć w bezpiecznym otoczeniu sukienkę, szpilki, krawat, ubrać się i też zabrać, jeżeli się któryś z ubrań spodoba i dana osoba może w bezpieczny sposób zabrać to ubranie do domu. Albo można też przynieść i oddać będzie ubrania, komu są niepotrzebne. Więc no naprawdę mnóstwo rzeczy. Zapraszam na stronę www.dzieńtrans.pl. Tam jest szkic programu, bo jeszcze nie ma wszystkich szczegółów. Są profile, ale też jeszcze nie wszystkich, bo jeszcze nie wszystkie osoby uczestniczące dosłały swoje bio. Nie zdradzajmy za dużo. Tak, więc zapraszamy 13-14 kwietnia, sobota, niedziela. Chciałam tutaj w ogóle przytulić do serca Poznań, bo jako rodowita szczecinianka powiedzieć, że Poznań jest najlepszym miejscem do tego, żeby zrobić takie wydarzenie. Jest queerową stolicą Polski i od samego początku, jak tylko pomyślałam o zrobieniu wydarzenia ogólnopolskiego o osobach transpłciowych, to od razu wiedziałam, że zrobię to w Poznaniu. Bardzo nie tylko cieszę. Dlatego, że Szczecin jest na końcu świata, na dzikim zachodzie, tam się jedzie godzinami i jesteśmy wykluczeni komunikacyjnie,
ale też dlatego, że właśnie tutaj jest infrastruktura, jest grupa Stonewall, jest mnóstwo innych organizacji, które nas wspierają. Centrum Kultury Zamek też jest fantastyczne do współpracy, więc no ja się tutaj czuję jak w domu i jest znacznie łatwiej dotrzeć też z wielu punktów Polski po prostu. Znasz najważniejsze osoby w kraju zajmujące się prawami młodych ludzi, prawami osób LGBT+, także osób z niepełnosprawnością. Wspomniałaś m.in. ministrę Katarzynę Kotulę, ale to także ministra Agnieszka Dziemianowicz-Bąk i wiele innych osób. Zauważyłam, że taką twoją specjalnością jest sieciowanie tych osób z lokalnymi aktywistami albo z tymi osobami, które potrzebują wsparcia. I tak kiedyś rozmawiałyśmy, użyłaś takiej metafory, że jesteś tęczowym, a może fioletowym pajączkiem na środku pajęczyny. Dlaczego sieciowanie jest kluczowe? Bardzo jest ważne, żebyśmy jako ta wielka tkanka społeczna współpracowali. I właśnie bardzo często jest tak, że jeżeli dana osoba ma jakiś problem, to jest inna osoba albo grupa osób, dla której rozwiązanie tego problemu jest sprawą bardzo łatwą albo stosunkowo znacznie łatwiejszą niż dla samej tej osoby mającej problem. Że coś, co jest takim, nie wiem, progiem bardzo wysokim, nie do przeskoczenia dla kogoś indywidualnego, to jest czymś, gdzie jest jakaś druga osoba czy grupa, która może tak wziąć i podsadzić tego kogoś i pomóc mu się tam znaleźć, czy jej na tym stopniu. I dlatego właśnie ja tam siedzę sobie na środku tej pajęczynki i wiążę te niteczki pomiędzy tym, kto potrzebuje czegoś i tym, kto może wesprzeć, bo jest też mnóstwo osób w naszym społeczeństwie takich zaangażowanych, chcących działać, chcących wspierać, tylko właśnie te osoby, które tego wsparcia potrzebują, nie zawsze wiedzą, gdzie ich szukać. A więc na szczęście ci, którzy mnie znają, wiedzą, że mam tą bazę danych, te dużo tych niteczek i się odzywają i dzięki temu najczęściej jestem w stanie ich przekierować, a jeśli nie jestem w stanie ich przekierować, bo nie ma rozwiązania dla ich problemu, no czasami po prostu stwarzam to rozwiązanie. Bardzo bliskim mojemu sercu przykładem jest sytuacja sprzed 2 lat, dwie mamy transpłciowych dzieciaków, takich 12-letnich, na grupie wsparcia rozmawiają, że o, moja Ada to by chciała na kolonie pojechać, bo jak była mała to jeździła, ale teraz to by jej kazali spać z chłopakami w sypialni i chodzi do męskiego kibla i ona się boi tego i nie pojedzie, nie? No, moja Wiktoria tak samo. Ja sobie myślę, aha, czyli jest niezaopiekowany temat, wypoczynek dla transpłciowych dzieciaków z rówieśnikami, gdzie będą miały szanowaną tożsamość. No to co zrobiłam? Zorganizowałam to. Przyjechały dzieciaki z całej Polski. Rodzice przywozili je nawet tam ze ściany wschodniej, gdzieś pod Szczecinem to było, więc jechali przez całą Polskę, żeby te dzieci przywieźć. Oczywiście wiadomo, no to mogły być tylko dzieciaki wspierających rodziców, więc okazało się, że ta potrzeba jest gigantyczna, nie? I też byli bardzo szczęśliwi ci rodzice, że dziecko, które jest trans, autystyczne, z ADHD, na lekach, na bezglutenie, z jakimiś tam sensoryzmami i potrzebą spędzania dużo czasu w ciemnym pokoju w samotności, że może to dziecko w ogóle pojechać na jakiś zbiorowy wypoczynek i tam są ludzie, którzy mówią, tak, wszystkim tym się zaopiekujemy. Więc tutaj też rodzice byli bardzo szczęśliwi. Oto taka dygresja. Bardzo fajna historia. Musieliśmy troszeczkę obejść przepisy, bo żeby Czarnek nam się tam nie wpieprzył z jakąś kontrolą, zorganizowaliśmy to na podstawie przepisów o stowarzyszeniach, a nie przepisów edukacyjnych. A teraz już nie ma Czarnka, więc to już normalnie firma robi taki wypoczynek. Niedawno, a odcinek nagrywamy w lutym 2024 roku, Kaja Godek wymieniła cię z imienia podczas swojego homofobicznego, transfobicznego i przy okazji grafomańskiego przemówienia w Sejmie. Pojawiłaś się także w szykanującej środowisko LGBT+, produkcji propagandowej TVP pod tytułem Inwazja. Jak sobie radzisz z takimi sytuacjami? W jaki sposób się regenerujesz? Co dla aktywistów jest kluczowe? No i skąd bierzesz siłę na dalsze działanie? Takie sytuacje jak z Kają Godek, one mi dodają siły, a nie ją zabierają. Bo jeżeli Kaja Godek ma do mnie problem, to znaczy, że to, co robię, to robię dobrze. Zresztą to nie jest pierwsze moje spotkanie z tą personą, bo swego czasu, jak były protesty, strajki kobiet po wyroku Trybunału Przyłębskiej i cała Polska chodziła i krzyczała jebać i potem jej nazwisko, albo nosiła kartony z różnymi inwektywami pod jej adresem. Ja też ją zbluzgałam na jednym z protestów. Ale że moja działalność w Szczecinie jest
widoczna, to zostało to wykorzystane do tego, żeby dyskredytować w ogóle ruch pro-choice. Nagranie z tego zrobił pomagier Dariusza Mateckiego, finansowany z Funduszu Sprawiedliwości, Ministerstwa Sprawiedliwości z tej organizacji. Poszło to do TVP. TVP się zachwystywała po prostu z zachwytu, że może pokazać feministkę, LGBTistkę, która wykrzykuje niecenzuralne słowa pod adresem tejże osoby. A ja tam wystąpiłam jako matka dziecka z niepełnosprawnością. Mój syn jest spektrum autyzmu, jest w tym samym wieku, co niepełnosprawny syn Kai Godek. Oczywiście to nie było wspomniane w TVP, tylko że to jest, prawda, taka aktywistka i w ogóle. Kai Godek wytoczyła mi proces o obrazę, który się zakończył, można powiedzieć, remisem, ponieważ nie dostała tego, co chciała. Chciała przeprosin, chciała wpłaty na jej organizację. Sąd tego nie uznał. Tylko musiałam zapłacić tam grzywnę za użycie brzydkich wyrazów w miejscu publicznym i jakąś nawiązkę na PCK. I można powiedzieć taki salomonowy wyrok, który mnie zadowolił. I podziękowałam Kai Godek na swoich socialach, że tutaj tą sprawę tak poprowadziła, bo nasza sprawa dzięki temu miała większy rozgłos. No i jakoś tam chyba jej się nie spodobała ta moja odpowiedź, bo na swoich z kolei socialach tam jakoś bardzo jej się to nie podobało. No i teraz właśnie w Sejmie też mnie wspomniała, że ja mam prawie 50 lat, a udaję podkarpacką młodzież, że przyjechałam do Sanoka na marsz. Tak jakby to było czymś w ogóle nagannym. Oczywiście ja nigdy nie próbowałam udawać kogokolwiek innego, tak? Zresztą tam miałam speech na tym marszu w Sanoku i powiedziałam, że hej, hej, przyjechałam do was ze Szczecina, więc no, moje pochodzenie tutaj było jasne. No co do wieku, to się nie określałam, nie? Ale gdyby mnie ktoś zapytał, ile mam lat, to bym nie powiedziała, że 18, chociaż na wygląd to no, dają mi zazwyczaj dużo mniej niż mam. I no miałam z tego naprawdę niezły, nie, no zrobiła mi, kurczę, miesiąc, jak nie rok tym swoim wystąpieniem, więc naprawdę niezły fan mam z tego typu akcji. I mówię, one potwierdzają, że idę w dobrą drogą, skoro osoby takie, no mają z tego jakieś tam niewygody pod tym, na czym siedzą. Zrobiła dobrą reklamę z mównicy Sejmu. Tak, i też marszu w Sanoku, który również był przeszczęśliwy, że został wymieniony jako jedyny w tym wystąpieniu. Myślę, że w tym roku padnie rekord frekwencyjny na marszu w Sanoku. Z pewnością. Mieszkasz w Szczecinie ze swoją partnerką Norą, synem Alanem. Opowiedz o waszej tęczowej rodzinie. Opowiedz, jak to się wszystko zaczęło. Z Norusią spotkałyśmy się w trochę przedziwnych okolicznościach. Tak jakoś wyszło, bo ja byłam w dwóch związkach. Byłam przez kilkanaście lat mężatką. Potem, mimo że właściwie stwierdziłam, że już więcej nie będę wchodzić w związki, to jeszcze byłam w jednym związku przez kilka lat. A następnie totalnie jakby ten wymiar życia gdzieś tam odszedł na inny plan. Ja się w ogóle tym nie interesowałam. Zresztą byłam po czubki włosów w aktywizmie. No i któregoś razu przyszła taka Norusia i tak jakoś weszło. Bardzo jakby nagle, organicznie, ja byłam w szoku, że ja też jakoś tak mogę się zafascynować, zauroczyć kobietą, ale bardzo się ucieszyłam, bo ja nie chciałam nigdy być hetero, ja tam próbowałam z tym walczyć, tam się kiedyś całowałam z jakimiś koleżankami, no ale nic, no po prostu. I tak już została, po prostu już została u mnie. Jesteśmy razem od 3 lat, mieszkamy sobie razem też z moim synem, jest jeszcze z nami taka Anastazja. Norusia jest poliamoryczna, więc ja Anastazję też kocham, chociaż zupełnie platonicznie. Zresztą Norę w sumie też bardziej platonicznie niż romantycznie i zupełnie nieerotycznie. Oprócz tego, no jesteśmy rodziną patchworkową, nie? No bo jestem w dobrych relacjach z ojcem mojego syna, więc na przykład na święta jeździmy do Berlina. Całą paczką tą naszą szczecińską i ośrodkiem tej rodziny jest Alan, moje dziecko, tak jak ośrodkiem rodziny Muminków jest Muminek i wszyscy się od niego nazywają, a nie od ojca, czyli tam to jest bardzo fajne takie pajdocentryczne podejście. A więc jest tata Alana, jest narzeczona taty Alana, córka tej narzeczonej i jeszcze jacyś różni inni przyjaciele, najczęściej z różnych krajów i z różnych kontynentów, kolorów skóry, więc mamy taką bardzo fajną przestrzeń, gdzie możemy poza wszelkimi normami i wymaganiami społecznymi sobie po prostu być dla siebie wsparciem i nie oceniając, nie formułując jakichś kulturowo umocowanych oczekiwań, kochać się, wspierać, rozumieć. Ja się bardzo cieszę, że po latach
No, jestem z kimś ze swojej planety. Nie uważam siebie za kobietę, ale w wielu wymiarach mi bliżej do tej kobiecości, takiej kulturowej, niż do męskości, zwłaszcza tej toksycznej. Więc tak jak mówią, że kobiety są z Wenus, mężczyźni z Marsa, no to w moich poprzednich związkach ja próbowałam znaleźć jakieś punkty wspólne trajektorii z tej mojej planety, z tą drugą planetą, a teraz w końcu jestem na tej samej planecie i to jest cudowne, więc bardzo gorąco polecam. Czy to jest homopropaganda, jak mówię, że jest mi fajniej z kobietą niż było z mężczyzną? Na pewno. No dobrze, to robię homopropagandę właśnie w tym momencie. Dziewczyny, nie ograniczajcie się. Idźcie za sercem swoim. Szczególnie dziewczyny 40+. Tak. To jest dosyć częste zresztą teraz, że odchowają dzieci i znajdują szczęście w związku z drugą kobietą. Jak widzisz, jak widzicie swoją rodzinę za rok, ale też za 10 lat, co powinno się w Polsce zmienić, żeby żyło wam się po prostu przyjemniej, lepiej, szczęśliwiej i bez zmagań? Ja nie wybiegam tak daleko myślą do przodu, jeżeli chodzi o mnie i o bliskie mi osoby. Jakoś tak zawsze jak coś planowałam, to mi nie wychodziło, więc po prostu otwieram się na to, co życie przyniesie, bo ono pisze najlepsze scenariusze. Natomiast wszystkim tęczowym rodzinom i w ogóle wszystkim rodzinom, i wszystkim kobietom, i wszystkim młodym osobom. Myślę, że przydałoby się przede wszystkim, żebyśmy mieli równość małżeńską, żebyśmy mieli ustawę o uzgodnieniu płci opartą na decydowaniu o sobie. Zresztą decydowanie o sobie i o swoim ciele, no to jest podstawa wszelkich praw. Czy to jest kwestia aborcji, czy to jest kwestia antykoncepcji, czy to jest kwestia tranzycji, to moje ciało, mój wybór, a nie kogokolwiek innego, bo to ja będę w tym ciele potem żyć i tylko i wyłącznie ja poniosę konsekwencje tej decyzji, a nie ten, kto próbuje ją na mnie wymusić. Myślę, że w najbliższym czasie jednak sporo się zmieni. Te zmiany nabiorą tempa po wyborach tegorocznych i po zmianie na stanowisku prezydenta w przyszłym roku. Ale jest jeszcze dużo pracy przed nami takiej społecznej, takiej nad świadomością społeczną, takiej edukacyjnej. Jednak patrząc na to, jak ogromny progres zrobiło polskie społeczeństwo, i to zarówno ta jego tęczowa część, która nabrała pewności siebie, siły, przynajmniej wielu z nas, ci, którzy się wyautowali, ci, którzy żyją jawnie, czy to jakieś znane osoby, czy po prostu zwykłe osoby w swoich otoczeniach, to jak młodzież, szczególnie ta, która ogląda Netflixa, rozumie znacznie więcej niż dorośli, daje ogromny optymizm na przyszłość. I o ile tutaj nie będzie jakiejś katastrofy, czy nie wiem, klimatycznej, czy putinicznej, to myślę, że za 10 lat będziemy w totalnie innym miejscu, tak jak w totalnie innym miejscu byliśmy 10 lat temu. Uważam też, że wielkie zasługi ma wspomniany już przeze mnie prezes Jarosław K. I mam nadzieję, że jak już będzie siedział za kratkami, to mu zaniosę tęczowy order zasługi, bo to my Polacy jesteśmy świetni w stawianiu oporu, więc ten ucisk, ta opresja, którą oni stosowali na nas, to było tak naprawdę katalizator tego ogromnego rozwoju ruchu LGBT-owego w ciągu ostatnich 8 lat i za to powinien zostać uhonorowany. Oczywiście przede wszystkim po poniesieniu konsekwencji na to wszystko złe, co zrobił. Więc ja jestem pełna optymizmu, jeśli chodzi o przyszłość. Nie będzie łatwo, ale idziemy w dobrym kierunku. Dzięki. Gościnią 7 odcinka podcastu Inna Polska była Monika Pacywka-Tichy. Odcinek został zrealizowany ze środków funduszu Rainbow for Love. Jeśli chcesz, aby powstawało więcej takich odcinków, wesprzyj podcast poprzez serwis Patronite lub zrzutka.pl. Na osoby wspierające czekają ciekawe bonusy. Zapraszamy również do śledzenia podcastu na Facebooku i Instagramie pod nazwą Podcast Inna Polska. Nagrania powstają w Studiu Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.